Jeszcze, no tu jest w tych wszystkich pytaniach, to jest jedna odpowiedź, że jak już będę miał przekonane o swoich tych, że wszystko jest ze mną dobrze, to okazuje się, że jest to źle. Że jestem w czarnej dupie, nie? I ja to miałem wielokrotnie, nawet dzisiaj, jak tutaj jechałem, ja mówię, po co jadę, przecież ja jestem normalny, nie? Po co będę słuchał ponad 2 godziny, nie? A okazuje się, że ja tu muszę przyjechać, no bo ja ostatnio 8 dni byłem bez meetingu i nawet tego nie zauważyłem. A powiem wam, że chodzę codziennie na meetingi, nie? Codziennie. A wyjechałem, nie było mi 8 dni i dałem radę. Czyli coś jest takiego jak ten inny wymiar. To właśnie coś innego niż tutaj mówicie dzisiaj, nie? Mi się kiedyś wydawało, że jak ja tutaj nie zajadę 2-litrowym samochodem, a zajeżdżałem na alumfelgach i nie będę fajnie ubrany, a byłem fajnie ubrany i okazywało się, że to wszystko mało jest, nie? Trzeba jeszcze czegoś więcej, to co tu Adam powiedział. To jest orgazm i to jest koniec? Nie. Tam jeszcze coś musi być, I okazywało się, że ja po tym orgazmie nieraz piłem. Bo partnerka mówi, wiesz, jak ja nie dam rady, ja muszę się chociaż szampana łyk. Poleciałem, pamiętam, był zagajnik u nas na Przagorze, kupiłem jej tego szampana, przeleciałem tego. Ona się napiła, była fajna miłość. Ja ją wyrwałem na Sobieskiego, nie? Z terapii, po prostu od Worona. Przyjechaliśmy do mnie, ja mówię, co byś jechała do Łodzi, przyjedź do mnie. Spędzimy fajnie czas i słuchajcie, i ona się napiła tego szampana. Było fajnie, a okazało się, że po tym stosunku ja się napiłem. I jak ja się napiję, to dla mnie szampan to jest to samo, co dla niektórych alkoholików piwo. On potrafi pić piwo i on przychodzi tu na meeting. Ja nie daję, ja muszę się w wodę nachlać, muszę aż do odcięcia, to co niektórzy tu mówili, nie? Muszę się tak nachlać, żeby aż stracić, zasnąć i utracić tą świadomość. I często się nawet dziwiłem, dlaczego urywa mi się film, kiedy kurczę, tak dobrze się czułem i nagle nie wiem, co się stało. Pamiętam do jakiegoś momentu i później nagle nic nie pamiętam. Nie wiem, jak się znalazłem w tym szpitalu, kto mi rozwalił łeb, gdzie moja gitara, nie? A grałem tutaj przy centralnym. Także te moje szaleństwo jest po prostu ewidentne, nie? Ja wiem, że przyszedł ten moment, to jest nazwane u nas w piśmie, że otworzyły mi się te bramy piekła. Czyli, że pijąc nie jest wcale lepiej. Kurczę. Nie jest lepiej. To już nie jest ratunek. No to co jest ratunek? No to na początku to ja miałem właśnie kasa, kobiety i tak dalej, i tak dalej. Teraz okazuje się, że i to nie jest zaspokojenie, nie? Bo ja to wszystko miałem i to by mi było za mało. Czyli gdzie znaleźć spokój? Ano w tej wielkiej księdze właśnie oni coś takiego piszą. Ci nasi starzy liderzy. Tego nie przeżył, powiem wam, ani Bill, ani Bob. Oni to znali bardziej z teorii, ale Chuck Chamberlain czy ten, no, Clarence Snyder, czy Clancy, to są faceci, którzy po 60 lat nie pili. I oni o tym mówią. Co to jest właśnie, słuchajcie, to jest orgazm na trzeźwo, nie? Bez żadnej kobiety, bez żadnych dopalaczy, bez żadnych zasrańców, jakichś pieniędzy, prestiżu, seksu, władzy, nie?
to można osiągnąć. Ale jak? Właśnie poprzez służbę między innymi, nie? Słuchajcie, służbę i nie żądając nic w zamian. A nie tak jak ja. Ja robiłem i chciałem coś za coś. Nie? Ja wam kurwa daję, chociaż całujcie mnie w dupę za to. Nie? A nie po prostu, żeby tutaj nie było. To wymyślił i założył Wiesiek. Nie? I mój posąg z dupą wystawioną po prostu. I każdy wchodzi i całuje. I słuchajcie, i doszedłem do tego, że to by było za mało. Jestem tak chory, że to by było za mało dla mnie. Nie? Ja bym chciał jeszcze więcej. Tak jak właśnie z tym seksem. Nie? Jest seks. Nachlałem się i jeszcze więcej, to kurwa jeszcze więcej, to jeszcze jedną flaszkę, jeszcze jedną. I nagle patrzeć nie ma mnie, budzę się znowu w szpitalu. Albo w więzieniu, nie tak jak miałem. Ale za co? Bo zajebałeś zęba człowiekowi, połamałeś nos. Ale dlaczego? Ja nic pamiętam, nic nie pamiętałem. Facet mnie pierwszy uderzył, jak ja go jeszcze walnąłem, pojęcia nie mam. Dlatego wiem, że ja tu muszę przyjść i po prostu się odwirować i tak jak przychodziłem to jest mój tekst, pamiętajcie. Przychodziłem nieraz 40 minut i mówię, odśmy i tu pierdzielą. Co to za ludzie? Kurwa, co ja tu robię w ogóle? Po godzinie dopiero mówię, ja pierdolę, chyba dobrze jest, to jestem taki sam. Nie? Teraz coraz częściej przychodzę, tak jak tu dzisiaj przyszedłem, i samo to witanie się sobie z Maćkiem zrobiłem zdjęcie. Samo to witanie, jak wiedziałem, że ja jestem u siebie. Tak jak to kiedyś pięknie Janek powiedział, przyszedłem i w domu wariatów nie było ani lepszych, ani gorszych, bogatszych, mniej bogatszych, mądrzejszych. Wszyscy z rzędu są równi, bo wszyscy są wariatami, nie? W domu wariatów, jak ktoś mówi, wiesz, no bo ja, no tak, ja cię rozumiem. A co dzisiaj brałeś? Jakie prochy? A u pana doktora byłeś? Nie. Tak jak ostatnio słyszałem, że chłopak zobaczył Chrystusa, nie? No i lekarz mówi, no to dzisiaj pan, który z kolei jest. No nie. Ale słuchajcie, przyszedł do nas na spotkanie i wiecie, ja nie mogłem zrozumieć, jak on mógł wziąć leki po tym. Jak ja bym zobaczył Chrystusa, to mnie by nikt nie przekonał, że ja chory jestem psychicznie. Nie? Ja bym nie wiedział. Przecież ja tu tyle lat jestem i ja nie powiem, że ja się jutro nie napiję. Tak jak niektórzy mówią, dziś nie piję, to tak, ale Wiktor tutaj na tej scenie powtarzał, mówi i daje mi to szansę, że ja się dziś nie napiję. Co będzie do wieczora, to ja naprawdę już nie. A kiedyś byłem taki mądry, nie? Kiedyś miałem pewność. No i może dlatego się nachlałem, nie? Po 15 latach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jestem...